Marta i dzwoni z Warszawy i ma tremę. Marta z Warszawy i ma tremę. To jakieś dziwne jest. Byli profesorowie, chodzi o prywatne gimnazjum, ale to też niedługo trwało, było, znaczy przedwojenne było hardcore. Natomiast ta jędza tutaj cały czas ktoś jakby te drzwi otwierał, tak jak i ty, to i ona tutaj sprzeciwka. Jakaś jędza, ona zawsze... Ale ona jest wyjątkowo jakaś taka złośliwa, taką ma złość w sobie, jakieś takie energię wibrujące nieprzyjemne. A co inaczej ją mąż popiętała, bo słychać, że to jest taka agresja przemieszczona. Sama dostaje OB, to się tak chce wyżyć. A ty myślałeś, że mohery co robią w domu? Się cały czas kłócą. Moc Poniatowskiego i była taka zbiórka, żeśmy się zbierali na tyłach Parku Skarżewskiego. No i oświadczyła co robią mohery? Drużynowa. Biją się i kłócą. Musimy się rozwiązać, ponieważ no, takie czasy nastały. Tak jest życie. No i smutno to była ostatnia moja zbiórka. Tyle moich wspomnień, bo to dużo byłoby do opowiadania, ja zresztą, no może nie długo tam było, bo, ale nie wspominam. No to byłoby wszystko. Dziękuję pięknie za wysłuchanie. Dziękujemy pani Marto i dziękujemy za tą, słyszymy radość w głosie. To znaczy no. jeszcze ten duch harcerski nie zginął. Dziękuję pięknie. To znaczy wspominam, przekazuję to swoim wnukowi. Ważne. No, nawet muszę powiedzieć, że chcę panu powiedzieć, że dumna jestem, bo jest prawy człowiek. Prawy człowiek, ona zakłada, że ona prawy, to znaczy, że ktoś jest nieprawy. Takie gadanie. Ale dumna jestem, bo to przekazuję jemu wszystko, co to dobre i szczęśliwa jestem. Przynajmniej takiego nie dostrzega. Takiego wieku. Szczęść Boże, Pani Marze. Czuwaj. I co dalej? Telefony. Przygoda słucha. A właściwie to poprosimy teraz o chwilę muzyki, dobrze? Wzięła, wiesz. No ale jak byś wziął? No co by zaadoptował? Nie, on by nie wziął, bo on nie chce. Ja bym go wzięła. No ale gdzie? Na jakiej zasadzie? No na zasadzie, wiesz. No jak? Adopcji! O ojca i matkę, no to nie możesz adoptować. Jezus, mów, no.